chyba normalne warunki dzisiaj pogodowe, ponad 30 stopni, ale zwycięstwo na waszym koncie. Jak się dzisiaj grało? No na pewno, no. Pogoda nie była najlepsza do grania, ale no, oba zespoły miały taką samą, więc nie mamy co narzekać. Cieszę na pewno, że wygraliśmy kolejny mecz rzędu. Tym bardziej cieszę, że to był mecz na zero, także na pewno nastroje mamy dobre, ale też na pewno jest dużo rzeczy do poprawy. Bramka na twoim koncie, przygotowania strzeleckie do nowego sezonu? Tak, cieszę, że już ta pierwsza w tym sezonie. Wiadomo, że ligowe bramki na pewno będą cieszyć trochę bardziej, ale na pewno będą cieszyć, jak będą dawali punkty. Powiedziałeś, że jest dużo do poprawy po tym sparingu. Jakie takie są twoje pierwsze na gorąco wnioski, nad czym trzeba będzie pracować w najbliższych dniach, no i tygodniach? Nie lubię tak na gorąco na pewno oceniać, ale na pewno będziemy analizować ten mecz. No i po każdym meczu jest na pewno, nawet wygranym jest trochę tych rzeczy do poprawy, więc musimy wyciągnąć wnioski, żeby już w tych meczach ligowych ich nie popełniać. No dobrze, to zapytam od drugiej strony o pozytywy z tego spotkania. Poza tym, że gorąco, że trudne warunki dla obu zespołów, że bramka po twoim koncie, na twoim koncie. Co jeszcze pozytywnego możesz powiedzieć o tym spotkaniu? Myślę, że dosyć dobrze też wykonywaliśmy założenia taktyczne, które przed tym meczem sobie nakreśliliśmy. No i jak mówię, cieszę zwycięstwo. Wiadomo, to są sparingi, to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest gra, a wygrane mają być w lidze. A powiedz, czuć coraz większe zgranie w zespole? Na pewno, no, dużo nowych zawodników jest, ale to są zawodnicy, którzy są bardzo doświadczeni i nie ma mowy o jakiejś presji u nich, tak mi się przynajmniej wydaje. Także tworzymy świetny zespół i myślę, że z dnia na dzień będzie tylko coraz lepiej. Trzymamy za to kciuki, dziękuję. Dziękuję bardzo.